Był to dla nas niewątpliwie ciężki sezon, jeden z cięższych. Przeszkodził nam COVID, przeszkodziły nam kontuzje, przez co nie osiągnęliśmy takiego miejsca, jak założyliśmy na początku. To jeśli chodzi oczywiście o stronę sportową, ale kiedy wrócili kibice do Halistego Arena, znowu zapachniało taką prawdziwą piłką ręczną. Oj, to prawda, to prawda. Kibice jak zwykle nie zawiedli i sprawili, że były to prawdziwe widowiska, a nie mecze sparingowe przy pustych trybunach. Rzeczywiście sezon był trudny, ale tak w sporcie jest. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Najważniejsze, żeby była organizacja, która potrafi w trudnych czasach się pozbierać i potem walczyć o wyższe cele, a tak na pewno jest w wypadku Gwardii Opole. Fantastyczna grupa kibiców, świetni zawodnicy, bardzo dobra organizacja zarządu i całej ekipy wspierającej Gwardię, Mosiru również. Więc myślę, że nadchodzący sezon to sezon dobrych wyników, oby jak najlepszych, wielkich emocji sportowych, także najlepsze przed nami. Mamy kilka nowych zmian, jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego będzie. W tym roku postawiliśmy już nie tylko na samą młodość, jak to bywało w poprzednich sezonach, ale tak jak wszyscy wiemy, wrócił do nas Tolek, będzie Roman Czyczykało. Liczymy, że będzie dobrze. No i jeszcze jedna kwestia, to oczywiście kwestia organizacyjna. Jakby Pani podsumowała organizacyjnie, sportowo, finansowo tamten sezon, no i jakie będą te możliwości i oczekiwania dotyczące sezonu nadchodzącego? Myślę, że organizacyjnie jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy rok temu. Mamy nowych pracowników, którzy mają gdzieś tam nowy pogląd na marketing. Zdecydowanie w tym roku będziemy kłaść duży nacisk na szerzenie takich akcji wśród opolskiej społeczności. Będziemy kładli nacisk również na akcje charytatywne, w których będziemy chcieli wykorzystać naszych zawodników. Kto by pomyślał parę lat temu, że w Opolu może być drużyna, która będzie regularnie występować w Ekstralidze? Pamiętamy tą posuchę sportową w Opolu. Tymczasem mamy okręt flagowy, który zajął trzecie miejsce w Polsce. Kto wie, jak w przyszłym sezonie wystąpi, ale rzeczywiście pokazuje od lat, że jest stabilny, występuje na najwyższych rozgrywkach, kształci też młodych, którzy zasilają pierwszą drużynę powoli. Jesteśmy konsekwentni, jeżeli chodzi o wspieranie sportu w Opolu. Nie tylko drużyn tych, które są drużynami młodzieżowymi, dzieci, tutaj oczywiście sporo środków, również rozbudowa infrastruktury, to widzimy w Toyota Arena, to jest coś, co daje frajdę wszystkim, ale też myślimy o drużynach zawodowych, wspieramy je konsekwentnie, tak jest w przypadku Gwardii, od wielu lat konsekwentnie miasto razem z wodociągami i kanalizacją wspiera i to będzie również w tym sezonie i w kolejnym na pewno. To wsparcie na pewno też daje stabilność drużynie, stąd myślę, możemy spodziewać się cały czas dobrych wyników. Co będzie mierzyć Gwardia w tym sezonie? Myślę, że jest to pytanie dla trenera, natomiast na pewno w pierwszą piątkę. Pierwsza piątka to też duże wyzwanie organizacyjne. Tak, ale no, jak zeszłe sezony pokazały, byliśmy już w tej piątce i chcemy tam powrócić.